No cześć, dzisiaj taki oto pacjent SAD Toledo 2 w nagannym stanie lakierniczym i ogólnie średnio to wszystko wygląda. Będziemy walczyć z tym samochodem, żeby doprowadzić go do jak najlepszego stanu. No lakier posiada liczne obicia. No tutaj na filmie średnio będzie to widać. Ale wszystko to jest tak jak pokazuje pocharatane. To był bagażnik dachowy niestety. Zostało to wszystko mocno wgnieciane. Tu są różne liczne wgniotki. No bardzo średnio to wygląda. No idąc dalej, są jakieś odpryski, przytarcia, koła zajechane od syfu. Generalnie na całym lakierze są takie, o jak tutaj widać, czarne kropki od asfaltu, smoły, różne naloty. Tutaj jest coś tam, jakieś rdzawki. Oryginalny, w większości elementy lakierowane powtórnie, słabo jest to zrobione, światło, lampa z przodu cała zmatowiana i to już naprawdę jest w stanie agonalnym. Tu jakieś przytarcie, ktoś walczył widocznie z lampą, przytar. Dalej tu coś tam zaprawkowane, słabo. Kolejne obicia. No i tak można nieskończoność pokazywać. Jakieś coś wypalone od ptasiego odchodu. No widać, wiatraczek się odbija słabo. W tym miejscu matowe wszystko mega. Myślę, że z dwa lub trzy etapy tutaj. Kolejne coś tam zaprawkowane beznadziejnie, tu zasyfione, tak jak wspomniałem wcześniej, z 2 lub 3 etapy na pewno wjadą tutaj, plus jakaś tam ceramika Carpro Sea Quartz 3.0. No na takie samochody się już takiej dobrej ceramiki nie kładzie, ale zrobimy to jak profesjonalnie. O, tu jest mega uszkodzenie od bagażnika, nawet widać wgięcia. To tak samo. No cudów nie będzie, ale coś postaram się tu zrobić. Tam tak samo nad błotnikiem, na nadkolu też słabo to wygląda. No i dobra, przejdźmy do środka. Tu się zacznie też zabawa niezła. Wszystko zasyfione. Podsufitka aż żółta. Trzeba będzie wyprać. Fotele też w nie najlepszym stanie. No tu już te boczki odklejały się. Wszystkie przestrzenie. Tak wyglądają międzydrzwiowe. Środeczek tak wygląda. O, jednym słowem, będzie co robić. No będzie naprawdę mega dużo roboty. To wszystko meszek. Kanapa. Patrzcie na to. Samochód myślę, że dawno nie widział dobrej myjni. Przetarcia. Ale z tym już raczej nic nie zrobimy, możemy zaprawkować. To i tak pewnie się przetrze ze względu na to, że coś tam już zaczęło obcierać i zetrze też tą farbę świeżo zrobioną.
wszystko zostanie ładnie domyte, doczyszczone, wypolerowane, wyprane. Tak więc zapraszam do dalszej części filmu. No i witam po przerwie. Projekt Toledo Trójki uważam za zakończony. Lakier został wypolerowany dwu- i trzyetapowo. W większości poszły dwa etapy tam, gdzie było naprawdę grubo. Trzeba było zrobić to trójetapowo. Te całe drzwi, jak zerkniecie wcześniej w filmie, były poobijane. Zaprawki są w taki sposób wykonane, że praktycznie nie widać tych odbić. Tylne drzwi były również pocharatane. Też nie ma śladu. Wgniecenia na słupkach niestety zostały, ponieważ jest podwójny lakier. Nie da rady tego wyciągnąć metodą naklej. Co tu więcej? Przytarcie, którego praktycznie nie widać. Te drzwi strasznie wyglądały, jak wspomniałem wcześniej. Koła były tak zajechane, że jeszcze takich koł to ja nigdy nie robiłem. Nie wiem, co tam się z nimi działo. Najmocniejsza chemia, najmocniejsze kwasy dopiero poradziły sobie z tym. Całe były po prostu w takim nalodzie, jak od klocków. Ale the ironizer nawet tego nie rozpuszczał. Nie mam pojęcia, co tam się działo. Światło. Cały film został zdarty papierami. Położona została powłoka ceramiczna CarPro Sequard 3.0. Przód auta tak się prezentuje. Światło drugie tak wygląda. No naprawdę myślałem, że ten samochód po prostu nie da się z niego nic zrobić, a jak widać jest bajeczka. Drzwi, przód, strona kierowcy również były całe poobijane. Tył tak samo, ogień cały był strasznie zmęczony. Dach. Tu również na słupkach zostały wgniecenia, próbowałem to wyciągać, ale po prostu zaczęło podnosić lakier. Nic się z tym nie zrobi. No jedynie szpachlować lub jakąś inną metodą. Światło z tyłu jest no, po prostu przezroczyste. Drugie. W środku samochód cały wybrałem. Wypędzelkowałem wszystkie przestrzenie, szczeliny. Tu wszystko jest wyczyszczone, doczyszczone. Przestrzeń tutaj, gdzie koło zapasowe, również wszystko zostało wyczyszczone. Wszystko zostało wyciągnięte, zrobione jak należy. Cała podsufitka była prana dwukrotnie. Jakaś po prostu tragedia. Dalej. Środek, boczki niestety odklejone, ale tu już były wcześniej. Fotele wyprane. Wnętrze zostało wyozonowane. To pokazuje podsufitkę. Niestety, no aparat nie odwzorowuje tego, jak jest w rzeczywistości, a jest naprawdę mega różnica. Wszystko tu doczyszczone. No jeszcze naprawdę powtarzam się, ale tak zaszczurzonego auta jeszcze nie robiłem. Samochód kolegi. No ale to jedyne sprzątanie polegało chyba na tym, że
że było to po prostu tylko plakowane łącznie z tapicerką. Każda szczelinka, wszystko wyczyszczone. Schowek. Aż miło. Tutaj wcześniej też pokażę. Żada pod fotelem. Wszystko jest naprawdę w perfekcyjnym stanie. Oczywiście w perfekcyjnym stanie wyczyszczone. Idąc dalej od strony kierowcy, tył prezentuje się tak. Jeszcze raz rzut na podsufitkę. Całe te panele drzwiowe również wyczyszczone, wydmuchane. Deska rozdzielcza, kierownica. Przełączniki, wszystko wypędzelkowane jak należy. No było naprawdę roboty i było to ogromne wyzwanie, ale no ja jestem zadowolony z swojej pracy. Tak więc subskrybujcie, lajkujcie, pozdrawiam Was, cześć!